skończyłam roboty na kompie, więc zabieram go ze sobą. Zaraz będę miała sposobność, żeby to zrobić. Okoliczności czasami bywają takie, że jest spokojnie, można wszystko sobie zaplanować, a niekiedy jest tak, że po prostu wstajesz rano i masz taką kwadratową głowę i poza tym, że lecisz wszystko z planem, nagle odbierasz telefon i wszystko po prostu zostaje zmienione nagle, bo mąż poprosił mnie o pomoc, auto mu się zepsuło i muszę po prostu po niego jechać. Dojechał na serwis, także odbiorę go stamtąd. Potem się zamienimy, on będzie kierował, a ja sobie skończę swoją rzecz, którą tu mam, także kalendarze tworzymy później. Luisek wzdycha i co, już wiem, że to będzie piękny dzień. Wbijam się na totalnie zatłoczoną obwodnicę i widzę, że moja nawigacja chyba źle mnie poprowadziła. W ogóle ona zamarła na chwilę, kazała mi jechać tędy i w sumie się trochę zdziwiłam. I teraz widzę, że w ogóle jakby nie zmienia się strzałeczka, to miejsce, w którym ja jestem. Nie wiem, co tu się dzieje, ale radio, znaczy Spotify mi rano nie działało, radio mi się włączyło, nie mogłam go wyłączyć, także what? Ja, słuchajcie, dzisiaj robię sobie detoks sokowy. On powinien trwać 2 dni, ale ja sobie robię takie 1,5 dnia. Zaczęłam w zasadzie wczoraj, wcześniej przygotowałam, kolacja już była płynna. I czemu ja to robię? Po pierwsze dlatego, że raz na jakiś czas sobie robię taki detoks, zazwyczaj 2-dniowy. I bardzo dobrze się po nim czuję. Naprawdę dostaję super energii. Dla mnie to nie jest żaden wysiłek. Te smoothie mi mega smakują. Aczkolwiek to dzisiejsze o poranku było bardzo osobliwe, bardzo specyficzne. Nie było najlepszym koktajlem w moim życiu, ale zazwyczaj te koktajle są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Ja sobie sama dzisiaj robię. Kiedyś kupiłam z firmy taką dietę sokową, a teraz robię sama. Kupiłam wszystkie produkty, także tak. Chcę się poczuć lepiej. Ostatnio G jak grudzień był dla mnie dietą G jak gluten, więc moje posiłki były nieregularne, dużo podjadałam i to w zasadzie tak trwało od mniej więcej 2 czy 3 tygodni i zaczęłam czuć się jak balon. Ja robię treningi tak 3 w tygodniu, także to nie jest tak, że się w ogóle nie ruszam, ale wiem, że jak zrobię sobie taki dzień na sokach, to po pierwsze mój płaski brzuch wróci, a po drugie zmniejszę sobie troszkę moje łaknienie i tą wieczną chęć sięgania po coś do przegryzienia. Muszę się od tego odzwyczaić, bo wpadam w taką pułapkę. Pożyczam Piotrowi samochód, a tu tak żebrak się pali. To szybszy skończył. Nic tylko brać ode mnie. Piękna ulica Ogarna. A ja idę w tamtym kierunku do Pomelo, bo tam się umówiłam z Pauli. Mam dla niej prezent świąteczny. Bardzo ciekawa, czy oni będą w stanie zrobić dla mnie smoothie, ponieważ nie mają nic w karcie. Sprawdziłam sobie wczoraj. Więc jak nie zrobią, to wypiję wodę z cytrynką. I mam taką ochotę na małe espresso. Jestem tak zamulona, że nie wiem, czy jednak mała kawka w mojej dzisiejszej diecie się nie pojawi. Zobaczymy za chwilę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla 2. Możemy tam, na tej dużej? Jak nie ma ludzi? Super. Ale ładna kurtka. Dziękuję. Ej, no ty masz zawsze taki duży. Patrz, mój jest mały. Dziękuję. Wow. Czy miała ładną do serwowania. Jezu, śliczna. Ty musisz Paulinkę zawsze na bogato i mnie oni śmieli. Ja dzisiaj stawiam. Przestań, no co ty, nie. Taki duży. Wiecie, jaka to jest, co to jest w ogóle za typiara? On wziąłem mi wysła... większe, bo sobie też wziąłem większe, bo są trochę ciasnawe. Ona mi wysłała zdjęcie w tych kapciach i napisała mi, że są przepiękne i ona mi takie same kupiła. Dziękuję. Słodziaczku. Zobacz, takie piękne śniadanie. I ono nie jest moje. To jest twoje, to jest moje śniadanie. Nie, to jest zamówiłam... moje. A, sorry, to jest moje. To jest Paulinki. A ja zamówiłam jednak małą czarną. Muszę wziąć parę łyków kawy, bo zaraz padnę. Fajne ręczniczki. 47 zł. I tu są chyba 2. No, chyba sobie takie wezmę. I są też czerwone. A może czerwone? Z
Zgadnijcie, w jakiej branży pracuje Paulinka. To jest dopiero początek. Słuchajcie, wiele już w życiu widziałam, ale takiego wieńca z pomponów jeszcze nie. 300. To są te chwile, kiedy myślę o kolejnym dziecku. Zobaczcie, 299. Jak moja córka była mała, to takie rzeczy niestety nie były dostępne, ale to wygląda przebosko. Słuchajcie, to nie jest tak, że my tu jakiś robimy rebel i ukradłyśmy koszyk. Pracownicy TK Maxa wypożyczyli Paulince na chwilę, oni to ją chyba dobrze znają. I ona zrzuca rzeczy do auta, ja zabieram swoje. No i Paulinka jedzie na swoją metę, do bazy, do kamieniołomu. Jej, jest taki lodowaty wiatr. Tutaj mam, słuchajcie, taki ciężar, bo nie dość, że mam zakupy, jeszcze prezent od Pauli, a tam jest mega ciężka deska, więc jestem taką typową babą z siatami. Powiedzcie mi, dlaczego jest tak, że jak nie mam samochodu, to robię największe i najcięższe zakupy. Tutaj moje torby. Po prostu już nie mam siły z tym chodzić po sklepach, ale plus tej historii wygląda tak, że tam jest Pandora, do której jest super długa kolejka. Ja przed chwilą wyszłam z tego sklepu. Miałam szczęście, bo przede mną była tylko jedna osoba. I w Pandorze kupiłam prezent dla mojej przyjaciółki i sobie kupiłam to samo, tylko w innym odcieniu. I myślę, że takie kupowanie prezentów jest czymś po prostu fantastycznym, bo będą mi się zawsze te kolczyki kojarzyły z nią, może będziemy je nosiły w tym samym czasie, będąc tysiące kilometrów od siebie, więc tak. A tymczasem czekam na taksy Piotr, on będzie za jakieś 10 minut, mogłabym jeszcze wejść do jednego sklepu, oj, ale nie mam po prostu siły, słuchajcie, nie mam po prostu zwyczajnie siły. Widzicie to? Zobaczcie, płyn do spryskiwaczy jest, kontrolki nie ma, zatankowane. Chyba muszę częściej pożyczać furę mężowi, no po prostu nawet jakoś lepiej tutaj pachnie. Poranny koktajl z awokado trzymał mnie bardzo długo, ponieważ awokado to źródło tłuszczu, imbir mnie fajnie rozgrzał. Ten koktajl nie był wybitny, jeżeli chodzi o smak, ale naprawdę był taki bardzo zapełniający. Teraz jest mi troszkę słabo, to duże słowo, jestem trochę zmęczona i głodna. Zmarzłam, więc nalałam sobie szklankę ciepłej wody. I kto by pomyślał, że jej wypicie sprawi mi tyle radości. I zrobię sobie teraz takie smoothie z gruszkami, bananem i też odrobiną szpinaku. Mam taki przepis tutaj gotowy z kiwi, ale kiwi już jadłam rano i nie mam ochoty na ten posmak. No a trochę szpinaku dodam ze względu na jego wartości odżywcze. Bo powinna być rukola, której nie mam, więc będzie banan, będą gruszki, trochę szpinaku, zobaczymy, czy to będzie smaczne. Nie będę tego dosłodzić. Smaku. Muszę wam powiedzieć, że wczorajsze kolacyjne smoothie z jabłkiem i selerem naciowym i odrobiną cytryny było przepyszne. Tutaj mamy znowu kolor zielony, on jest dzisiaj chyba dominujący. O matko, to jest przepyszne. To jest tak smaczne. Słodkie, gruszkowe, bananowe. W ogóle smak szpinaku tutaj nie jest wyczuwalny. Dominująca jest gruszka z bananem, a to jest bardzo wdzięczne połączenie. Mogłabym zrobić z taką szczyptą cynamonu, to już w ogóle by było takie iście świąteczne. Super jest to, że to moje smoothie to jest jakby cały owoc zmiksowany. To nie jest tak jak z wyciskarki soków, że miąższ jest odseparowany od soku, tylko tutaj mamy wszystko, więc wartości odżywczych mniemam, że jest niemało. Dobra, pora na kalendarze. 20. Zadanie. Coś, czego zawsze się najbardziej boję. A może nie będzie tak źle? Dzisiaj dzień twój oliwki. Zrób dla niej coś miłego. Może pizza, ulubiony łosoś w majonezie. Zróbcie coś razem. Zaskoczę jako super mama, kiedy wróci ze szkoły. Ogólnie Oliwia wróciła już ze szkoły. I wykonałam to zadanie, bo przywiozłam jej przepyszne naleśniki z garmażu. Przepyszne. Ja takich dobrych nie robię. Więc w sumie zadanie zrobiłam, zanim ono się pojawiło.
No i na pewno też spędzimy miły wieczór razem. Jest to podkład Healthy Mix w kolorze, którego nigdy wcześniej nie widziałam na oczy. Taki bladosiny. Więc jest szansa, że oni dali mi teraz taki super jasny, a kolejny będzie super ciemny, żeby je wymieszać? Może tak. I kochani, The Body Shop British Rose Shower Gel. A my znowu jesteśmy na zakupach. Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. To miał być taki spokojny grudzień. Większość prezentów kupiłam wcześniej, ale te, których nie kupiłam, kupuję w tygodniu, w którym jest gwiazdka. Czy to tak zawsze musi wyglądać? I czy jutro mamy gości, więc wiecie, a to trzeba dokupić, a to tamto. Ale w Empiku dorwałyśmy wspaniałe książki do dwóch prezentów, ale po prostu wspaniałe. Ja kocham kupować książki i nawet ludzie, którzy nie czytają specjalnie, jak dostają ode mnie książki typu jakieś albumy albo komiksy, to są mega zadowoleni. Więc cieszę się, że mogę takiego bakcyla w niektórych zaszczepić, a idziemy do Pepco po torebki. No, ty wybierasz. Ale jest duży wybór. Ja myślałam, że już nic nie będzie. O nie, Stitch jest boski, ale jest za mały. Patrz, jest taka większa, jak to mi się podoba, bo my potrzebujemy takie największe. No piękne. Fajne kapcie męskie i fajne kapcie męskie. Teraz jesteśmy w Pepco i właśnie szukamy kapci, ale nie ma rozmiarów. O Boże, jaka śliczna. Pan mnie wpuścił, to było przemiłe, bo w grudniu ogólnie ludzie są średnio mili często. No. Ale, nie? Ja dzisiaj w forum spotkałam wielu niemiłych ludzi, ale teraz w Lidlu, w Empiku, w Pepco, jak byłyśmy, to było tak bardzo sympatycznie. No. Pan mnie wpuścił elegancko. Także stoimy z Oliwsią w lekkim korku. Ja jestem totalnie bezsilna, bez sił. Z jednej strony energii mi dodaje myśl, że wszystko, co miałam kupić na jutro, kupiłam. Że wszystko poszło zgodnie z planem, a to nie jest takie oczywiste, więc mogę być siebie dumna. To mi właśnie dodaje otuchy, ale fizycznie jestem mega zmęczona. Jak przychodziliśmy obok bułek w Lidlu, to było mi ciężko. A ty jakoś to odczuwasz, Oliwia, że ludzie są mniej mili, czy ogólnie w szkole nasza to jest spoko? Ja to poznaję z wyglądu, ja potrafię od razu całego człowieka rozpoznać. I uniknąć jego charakter. Tak? I ty wtedy unikasz kontaktu wzrokowego? Tak. Na przykład z taką osobą? Tak. No ale na przykład w szkole, na korytarzach jest na przykład bardziej chamsko teraz niż było w listopadzie albo wcześniej, nie. Czy nie? Jest tak samo chamsko. Co się zmieniło? Nie, u ciebie w szkole jest spoko. Jest okej, okay, no. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Ej, no to cieszę się, że chociaż ty tak tego nie doświadczysz. Na drogach to się też nerwowo zrobiło, ci powiem. No ale to jest jakby, wiesz, w życiu tak jest, że jest czas jakby i pora na różne rzeczy. Pewne rzeczy cyklicznie występują. No. No nie? I na przykład właśnie to, że ludzie w wakacje są bardziej uśmiechnięci, opaleni, bardziej wyluzowani, bo często realizują swoje urlopy. Tak w grudniu ludzie są spięci, bo niektórzy się przygotowują w stresie do świąt. Inni nienawidzą tego klimatu i też się źle czują. Jeszcze inni mają ogromny stres w firmie, no bo jest koniec roku, różne podsumowania. No. Odliczałam minuty do ostatniego koktajlu, to jest druga szklanka. Trochę niestetycznie wygląda, ale cały czas tutaj popijam. Tą pierwszą po prostu wypiłam w sekundę. I w tym koktajlu mamy jabłko, pomarańcz, kiwi, szpinak. Jabłko, pomarańcz, kiwi, szpinak. I śliwka. I trochę wody oczywiście. Nawet trochę więcej dam wody, żeby on był troszeczkę rzadszy niż poprzednie. I powiem wam tak, ja głodu jako takiego dzisiaj nie odczuwałam, nie burczało mi w brzuchu, nie czułam się jakoś wyczerpana tym niejedzeniem, ale czułam potrzebę zjedzenia czegoś, po prostu pogryzienia, więc jakby ten głód bardziej wynikał stąd niż z brzucha. I ogólnie jestem teraz dość zmęczona, ale nie wiem, czy brakiem pokarmów stałych, czy bardziej intensywnym dniem, szczególnie tymi zakupami na końcu, więc nie przypisywałabym tego temu detoksowi, bo
jak robiłam ostatnim razem taki detoks dwudniowy na sokach, właśnie takich bardzo różnorodnych, to czułam się naprawdę bardzo dobrze, nie miałam jakichś spadków energii i tak dalej. Trochę mnie głowa pobolewała już wczoraj wieczorem i dzisiaj przez pół dnia. Nie wiem, z czego to wynika. Jedynym moim dzisiejszym złamaniem się była tak czarna kawa. Ale po tej kawie de facto głowa trochę mniej mnie bolała. Przy takim prawdziwym detoksie zalecane jest to, aby zrezygnować całkowicie z kawy. Ja tego dzisiaj nie zrobiłam, ale nie żałuję, bo myślę, że mój cel osiągnęłam. Po pierwsze zależało mi na tym, aby mój brzuch znowu był płaski i to w zasadzie już rano po wczorajszej kolacji, jak się obudziłam, to mój brzuch wyglądał po prostu amazing. Brzuch jest płaski i czuję się mega lekko. Na jakiś czas lubię właśnie w ten sposób wrócić do takiej równowagi, do zaprzestania podjadania, bo mi to naprawdę w tym pomaga. Bo jak dzisiaj skurczy mi się trochę żołądek i właśnie mam to poczucie lekkości, to jutro w ogóle nie będę miała takiego łaknienia. I u mnie tak to działa. No i wiecie, im dłużej będę się pilnować, im dłużej to podtrzymam, tym lepiej dla mnie. Więc jestem ciekawa waszych doświadczeń z tego typu detoksami. Jestem ciekawa, jak wygląda wasza dieta. Czy trzymacie się jakichś ogólnych zaleceń, czy jesteście na przykład na diecie redukcyjnej. Może ktoś jest na masie, tak jak ja byłam ostatnio. Także no, ciekawi mnie to bardzo. Zachęcam do dyskusji. No i co? Jesteście za czy przeciw? Też jestem bardzo tego ciekawa. Bardzo proszę o kulturalne wyrażanie się w komentarzach, bo wiem, że wszelkie tematy odżywiania i diety są niezwykle kontrowersyjne. Także ja się biorę za montaż filmu. Skończę sobie mój ostatni koktajl na dziś. No i właśnie fajne jest też to, że jak sobie postanowiłam, że mam dzień na sokach, to też przypomniało mi się, jak fantastyczne jest robienie smoothie i jak dużo owoców można tak naprawdę w takim napoju przemycić i dużo witamin. Także z moją rodzinką na pewno będziemy sobie te koktajle robić codziennie, może co dwa dni, jako jeden taki albo zamiennik posiłku, albo dodatek do jakiegoś posiłku, więc to jest naprawdę super.